Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Tak właściwie to najnowszy dodatek do Forzy Horizon 3. Pominąłem. Nie testowałem tutaj nic. I myślę, że czas się wziąć za testy. Pominę raczej tego Holdena, bo niespecjalnie mi się podoba ten samochód. Zacznijmy od AMC Gremlin X, który... też niespecjalnie mi się podoba, ale zrobiłem go na offroad i wykonamy sobie dzisiaj mistrzostwa w single playerze. Samochód jest już przeze mnie zrobiony, przygotowany specjalnie na ten odcinek. Wystartujemy sobie jakieś mistrzostwa. Tak się składa, że chyba jestem w mieście. A tu mamy... w mieście przełajówka jest słaba. Chodźmy może gdzieś... O, wiecie gdzie nie jeździłem przełajówki? Chyba w ogóle jeszcze ani razu. Tutaj coś mamy takiego. Znaczy... to nie tylko jest przełajówka, takie rajdy, nie rajdy. Chodźmy tutaj. Tutaj bardzo mało jeździłem tych mistrzostw. I trzeba będzie przetestować tego AMC Gremlina. On jest już na... Słuchajcie, ja mu zesłapowałem silnik V10. Naprawdę to jest poważna sprawa. Ma kilka opcji tuningowych. Jak widzicie, zainstalowałem sobie spoiler z przodu, spoiler z tyłu. Można usunąć tylny chromowany zderzak. I można zmienić maskę w tym samochodzie. W środku wygląda dość klasycznie, ale z zewnątrz jest paskudny. Przypomina jakieś takie wczesne wersje hatchbacków. To jest hatchback, czy nie jest hatchback, jak myślicie? Kombi, hatchback? Nie wiem, takie ucięte kombi, ale tył jest okropny. Nie podoba mi się ten styl samochodu. Ale wiecie co? Poza całkowitym ulepszeniem włożyłem tutaj wszystkie części, jakie można było włożyć do V10. Podwójne turbosprężarki... pomijając zawieszenie. Zawieszenie jest totalnie standardowe. I co wy na to powiecie? Totalnie standardowe zawieszenie. Powinno samochodem bujać niesamowicie i buja. A teraz pojedźmy sobie mistrzostwa. Weźmy sobie może dowolne samochody. I tak. Ok. To jest shooter bardziej. Nie mamy tutaj przełajówki. Trzy zawody. I bierzemy. I teraz... opony są tutaj offroadowe, najszersze jakie mogą być. Najszersze opony jakie mogłem tutaj wsadzić są w tym samochodzie i auto powinno no, niesamowicie wymiatać, ale no właśnie hamowanie nie jest najlepsze i ogólnie, ponieważ zawieszenie jest no nie najlepsze, to może być ciekawie, naprawdę. Także startujemy. On ma tak dużo mocy, że bez problemu mogę od razu wrzucić czwórkę i ruszy z niej tak jakby to była jedynka. Tak? Prowadzenie nie jest najlepsze, ale uwaga, boty są ustawione na najwyższy poziom trudności, więc powinno być ciężko. Nie ma się co tym przejmować za bardzo. Okej. Gaz, 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 gaz. Mamy tutaj okrążenie na początek, na razie bardzo prosta traska, chociaż muszę tutaj troszeczkę driftować, dlatego że samochód nie jest taki driftujący. Pomimo napędu na 4 koła, to mamy tutaj shooter i na tym shooterze no może być problem. Ło, co to? Co to? Widzieliście to? Jakieś belki mnie gówniane zatrzymały. Niestety niektóre takie obiekty potrafią w Fordzie mocno zablokować, to jest wkurzające, bo tak jedziesz i zupełnie się nie spodziewasz, że coś cię zablokuje, a tu nagle stoisz w miejscu. Okej, trzeba pełne skupienie tutaj włączyć. Prawdopodobnie trzy zawody są tylko. Takie driftowanie w ogóle się nie opłaca, ale nie mogę się powstrzymać. Napęd na 4 koła tutaj mu też zrobiłem, bo miało standardowo na tył. To jest jakiś taki samochód rodzinny, ale on całkiem niezły silnik miał. Ach, tak słabo tutaj pojechałem, bo straciłem wszystkie punkty. Ostatnio sobie zacząłem je włączać, żeby zobaczyć ile zarabiam i ile tracę podczas stuczek. Bo to też warto wiedzieć, kiedy można sobie pozwolić na jakieś tam delikatne uderzenie, a kiedy raczej trzeba tego unikać. Okej. Gaz, 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 gaz. Także widzicie, niezły power. To jest klasa S1. I nie jest to najlepszy samochód offroadowy, ale jest całkiem dobry. Felgi zainstalowałem tutaj bardzo duże.
pewnie po wyścigu zobaczycie, albo już może zwróciliście na to uwagę. Ja nim trochę już sobie pojeździłem, już trochę go poznałem, trochę się z nim zaprzyjaźniłem. Mimo to bardzo łatwo zablokować tutaj koła. Lekko tylko hamulec dociśniesz i już blokada. Trzeba uważać. Muszę przetestować tą rajdówkę tego Peugeota? Chyba Peugeot albo Renówka była. Już nie kojarzę dokładnie marki, ale właśnie mijałem nie wiem jak to nazwać. Tam w sumie z tej Renówki czy tego Peugeota niewiele zostało. Tam tylko karoseria. Okej, okay, przydałaby się druga pozycja. O kurde, co to Audi tak wybiła? Widzieliście to? Nie no, ja może tak mocno zwolniłem, bo pokonywanie zakrętów w tym samochodzie to nie jest łatwa sprawa. Cztery okrążenia mamy, okej. Okay. To jeszcze mogę się wybić. Gdybym tu zainstalował lepsze zawieszenie, to może poradziłbym sobie lepiej, ale w takim wypadku to jest naprawdę bardzo ciężko. No ale specjalnie chciałem, żeby mi to trochę pobujało, no zawsze jest śmieszniej. Myślę, że tą Ferrari F40, która jest w jakiejś tam specjalnej wersji torowej, no to sobie moi drodzy, stuninguję już jakoś tak ładniej. Ten samochód tak dla żartu troszeczkę, no przerobiłem, przyznaję się. Można sobie czasami można się tak pobawić, zwłaszcza w Fordzie, gdzie możesz sobie samochód zrobić tak, jak ci się tylko podoba. I mamy chyba ostatni zakręt. Dawno nie jechałem tego wyścigu, naprawdę. To były chyba początki gry, kiedy robiłem mistrzostwa na tym obszarze. Te wyścigi totalnie zapomniane są przeze mnie. Tylko jeżdżę, głównie jeżdżę asfaltowe. Jakieś tam mistrzostwa i no, widzieliście jakie felgi? Trochę chyba za duże są, co? Ale jak to wygląda? No samochód nie jest jakiś tam... Ani nie jest najgorszy z wyglądu, ani nie jest też jakiś ciekawy, jest to po prostu taki wóz... Moment, to nie pojedziemy. Jest to po prostu taki wóz, który... O! Sobie jest. I czy nam się podoba, czy nie, można nim jeździć, można go zrobić jak się chce. Nie ma w nim nic takiego nadzwyczajnego, co by nas do niego przyciągało, co by sprawiało, że zrobimy takie wow, jak go zobaczymy u innego gracza, czy u kolegi, czy kogokolwiek. Tak więc już na przykład lepiej by się tutaj... A, żadnej takiej rajdówki tu... O, właśnie, na przykład Audi Sport Quattro S1. To jest naprawdę fajna fura, którą fajnie jest się pokazać gdzieś tam na mistrzostwach. Albo jeszcze inne takie rajdówki są. Tak? Albo na przykład nawet taki, o, mój mały chrupek. Wygląda okropnie, ale się wyróżnia, no nie? A ten, co ja mam teraz, ten AMC Gremlin, on niczym się tak specjalnie nie wyróżnia. No jest taki sobie po prostu. Muszę wam jeszcze pokazać kiedyś tego Dodge Horizon Edition, bo okazuje się, że on jest jakiś przykokrzony nieźle i fantastycznie wymiata. Ten wóz jest zarypiasty. Ale dobrze. Weźmy sobie, wybierzmy po prostu ten mój wózek, który dzisiaj testujemy z najnowszego dodatku i lećmy. Teraz mamy wyścig, którego prawdopodobnie też nie będę specjalnie kojarzył, ale to jest shooter i powinienem sobie jakoś poradzić. To jest Renault czy kurczę Peugeot, już nie wiem. Ta fajna taka rajdówka. Ja ją chyba mam, bo w którymś Willspinie prawdopodobnie wygrałem i nie wiem nawet, czy nie wersję Horizon Edition. Ach, znowu okrążenie mamy, no dobra. Chyba tym samochodem najlepiej jest hamować silnikiem, dlatego, że nie zablokują nam się koła i samochód jest wtedy tak jakby zasysany do tyłu. Ej, ten wyścig chyba kojarzę. Tutaj będziemy zaraz mieli zjazd na szutr, potem taki trochę nawrocik. O, widzicie, to mi się właśnie podoba. Mogę sobie flagę duperką zahaczyć delikatnie. Zaliczymy checkpoint i jazda. Ach, tutaj źle zajechałem trochę. Ale pierwsza pozycja na razie się trzyma. Drugie okrążenie, nawet nie sprawdziłem ile tu okrążeń jest. Ale wyścig jest, no shit, na tyle krótki.
Kiss the Wall, pięknie. Gdzie mnie tu wyprzedzasz? Do tyłu, jazda. Ekstra. O nie, znowu ta ściana cholerna. Ech, straciłem wszystkie punkty. Ja pierdziut. No muszę jakoś bardziej driftem wchodzić. Zaliczyłem? Nie, zaliczyłem. Nie wiem jak, ale udało się. Tam chyba na milimetry. No, pikselem zahaczyłem. O, tą szarpę. Dalej, 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 dalej. Okej. Okay. Trzecie okrążenie, czyli chyba mamy 3-4 okrążenia, tak? Cholera wie. Jest krótki wyścig. Na tamtym mieliśmy 4, więc tu też może być. Ale dobry ten gościu jest. Muszę sobie ten samochód przetestować, on jest fajny. Mam, mówię, wersję chyba Horizon Edition też jego. Tutaj muszę uważać na ten zakręt. No serio, to był ładny Kiss the Wall. O co chodzi, odczepcie się ode mnie. Ech, nie idzie mi. Nie idzie mi coś driftowanie. A ty spadaj stąd, bo ty mi przeszkadzasz najbardziej. Gnoju. Nie wiem, fajna ta fura jest, podoba mi się. Pewnie będzie wymiatać na offroadach. Albo na takich szutrach bardziej. No w końcu rajdówka. Waży 3 kg. Jakiś mały silniczek i jedzie i wygrywa. O shit. No nie, co jest? Za czystą jazdę dostanę chyba 50 punktów. We wszystkie zakręty walę w barierki. No nie ma się co dziwić, bo w sumie tutaj... Okej, okay, jest Kiss the Wall piękny. Yeah. Się nazywa Tap Drift, ta umiejętność, czy ten stan. Nie mogę dać mu wygrać, on dobry jest. Znowu ten zakręt, cholera. O! Tak powinienem zrobić od razu. Trochę przyhamowałem. Patrzcie na to. Gnoimy go. O kurczę, ale wyrwał. Dobrze. Och, o, się, co to? What? Patrzcie, punkty mi się nie skasowały jeszcze. Co to było? Nie mogę cofnąć. No poważnie. Jak to? Nie mo... Co jest? O nie, musimy to powtórzyć, bo tutaj za dużo było wpadek. Ale jak to nie mogłem cofnąć? Przecież... I też dziwne, bo rozwaliłem się na dach i nie skasowały mi się jeszcze punkty. Nie wiem, czemu mnie gra automatycznie zresetowała. To było nie fair. Ja sobie bym jeszcze poradził. Ach! Kurcze! Gremlinie, ty! Trzymaj się trochę tej drogi, okej? Okay? Tak właśnie to rób. Ekstra. O. Ach! Zdusił się na tej czwórce. I znowu nad płotkiem. O, teraz mnie nie wybiło, ale wtedy śmiesznie jakoś się odbił od tych. Bo on ma to fabryczne zawieszenie, jest bardzo miękkie. Fabryczne zawieszenie jest tak miękkie w tych samochodach starszych, że nawet jakbyśmy zainstalowali zawieszenie to takie profesjonalne i sprawili, że będzie najbardziej miękkie, jakie może tylko być, to i tak nie będzie tak miękkie jak zawieszenie fabryczne. W tych starszych samochodach mówię, bo w tych nowszych już tak nie jest. O. No ej, poważnie, leciutko go tylko drasnąłem. Coś nie idzie mi ta jazda. Czasami się uda tak, że jedziesz cały wyścig jakimś szalonym samochodem, driftujesz, kurczę, ściany dotykasz leciutko duperką, a czasami nic nie wychodzi, no. A, zdarza się. Co? Co? No nie wierzę. Lusterkiem dotknąłem, o co chodzi. Dobrze, spróbujmy.
Gremlin. Jak to wygląda? Może powinienem zainstalować to zawieszenie dodatkowe? Ja się chciałem koniecznie pobawić na tym zawieszeniu właśnie. Na tym standardowym. Ach, za mocno wchodzę w te zakręty. Powinienem może większe łuki robić. Ja też nie lubię okrążeń jeździć. Okrążenia są nudne. Dobrze, że w tych arcade'ówkach, jak się już jedzie okrążenia, to przeważnie się jedzie po 4. A pograsz sobie w F1 i tam masz, kurczę, na jednym torze 70 okrążeń. Nie no, 70 przesadziłem, ale z 10 to jest co najmniej. Mniej nie możesz ustawić. Można pewnie, ale tak śmieję się, wiecie o co chodzi. Chodzi o to, że gramy na jakichś takich wyścigówkach torowych, to jest zawsze taka nuda. Nie wiem, może teraz się coś zmieniło, ta Forza 7 wygląda ciekawie, bo tam będziemy mieli też jakieś takie nielicencjonowane trasy stworzone przez twórców. To wygląda naprawdę fajnie w jakichś tam różnych scenariach. No kurczę, poważnie, delikatnie tylko drasnąłem tą ścianę, nie powinno mi się nic stać. Gonimy tego gnoja z przodu. Co on taki dobry? Czyż to jakiś Mustang chyba jest? Nie powinien tak grzać. Nie podoba mi się to. Osiedł. Już koniec, zdestabilizował się. Nie mogłem nic zrobić. Nie no, na tym wyścigu totalnie mi nie idzie. Gremlinem. Ogólnie Gremlin, no tak jak mówiłem, nie jest to żaden ciekawy samochód. I w ogóle z tego dodatku, to jeśli macie ochotę wydać 3 dychy, to chyba, to chyba tylko na Eclipse'a. On jest takim najciekawszym samochodem, chociaż znowu też nie jakimś dobrym. Będziecie mieli troszeczkę problem, aby nim wygrywać, nawet jeśli tam w miarę dobry tuning zrobicie. Da się go oczywiście dostosować, ale nie będzie to taki dobry samochód jak niektóre na przykład. O, teraz przywaliłem dość mocno i dostałem... Nie chcę nawet patrzeć, ile ja tu punktów za to wszystko dostanę. Totalnie mi nie poszło. Nie jestem zadowolony z tego przejazdu. Dobra. Zrobimy te mistrzostwa i na razie. No... Mam nadzieję, że teraz nie będzie okrążeń. Co mi tutaj wybierasz? Dawaj mapkę. I gdzie mamy następne? Następne jest... Ej, gdzie to było? Gdzieś tutaj chyba. Na biało powinno się coś podświetlić. A, jest tu! Okej. Znowu okrążenia. Musiałem coś wybrać z okrążeniami tam. I też taki króciutki. No ale teoretycznie powinienem dawać sobie radę, bo mamy bardzo proste, łatwe zakręty, gdzie powinniśmy móc je szybko pokonywać. Zwłaszcza tym gremlinem. Ale wiecie co, spróbujmy teraz zainstalować zawieszenie. To takie lepsze, najlepsze zawieszenie. I zrobi może offroadowe. No, bo opony mam offroadowe zainstalowane. A jeszcze jest zawieszenie offroadowe, które znacznie powinno mi usztywnić tą jazdę. Autkiem. Cyku, cyk. Mamy offroadowe. Teoretycznie staty się pogorszyły, ale z doświadczenia wiemy, że będzie lepiej. Felgi. Tutaj musimy troszeczkę felgi zmienić, bo te mi się już znudziły. Weźmy... O, takie klasyczne i weźmy jakiś mniejszy cal, zdecydowanie. O, standardowe? Nie no, trochę większe niż standardowe. Tak, ale tamte były zdecydowanie za duże. Ej, i wiecie co spróbujmy jeszcze zrobić? Ponieważ jest to samochód offroadowy, dajmy mu najniższe ciśnienie, jakie może być. Zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ na samochód, na jego jazdę, na przyczepność. Czy w ogóle będzie miało jakiś wpływ? Nie mam pojęcia. Dobrze, weźmy sobie Cars, Tune i... Tak, jeśli chodzi o ustawienie biegów, jest wszystko fantastycznie. Tu możemy troszeczkę negatyw zrobić. Tu już wszystko luźno, tak ma być. Wszystko jest ok. Soft. Tutaj troszeczkę docisk zrobiłem. Aha, mieliśmy ciśnienie ustawić. I ustawmy na... Haha, 1 bar. Przecież to jest kapeć. Ciekawe, czy to będzie widoczne w Forzie. Coś tam siadł. Ciężko to dojrzeć. Weźmy sobie drona może. Może dron to jakoś ogarnie. W ogóle ten samochód stoi w powietrzu, chciałem wam powiedzieć.
Nie, po oponach nic nie widać na pierwszy rzut oka, że jest jakiś flag. Dobrze, wyznaczymy sobie trasę do tego miejsca. Ja nie będę oczywiście jechał po trasie, ale mi się pojawi miejsce, gdzie mam trafiać mniej więcej. A będę jechał przez bezdroża. No i jak na tym zawieszeniu właściwie? Czy będzie lepiej, czy nie? Jak myślicie? Kurde, ale on zapiernicza. Ja mam wrażenie, czy on jedzie teraz szybciej. Nie no, maksymalna jego prędkość to była 315 km na godzinę. Jak osiąga tą prędkość, do tej prędkości rozpędza się bardzo szybko. Praktycznie, no nie wiem, jakbyśmy jechali po prostej, to od razu. Bierzemy Gremlina. Tutaj mamy okrążenia także, ale te okrążenia są po takim jajeczku jakby. Powinno być troszeczkę łatwiej pokonywać te zakręty. No zobaczymy. O, jaka fajna Ferrarka. Audi RS2. Tam jakiś chyba, nie wiem, zaraz zobaczymy, jak mi pójdzie. Poziom najtrudniejszy. Corvetta. Porszawa jakaś. O, robimy zdjęcia. Tu jakaś jest... Co to jest? Wow. Nie no, to Ferrari nie jest ładne akurat. Lubię tą markę, ale tutaj się nie postarali. Cayman, Ferrari. Okej, okay, fajnie. Kolejne samochody do kolekcji. Cały czas robię zdjęcia. Już naprawdę dużo tych zdjęć narobiłem. O, ale ładny widok. Ja. A, tutaj mamy jeden taki chamski zakręt, na którym pewnie będę się rozwalał. Ale kurczę, nie no, jest ludziska, jest sporo lepiej. Jeśli chodzi o prowadzenie autka, naprawdę. Na pewno jest bardziej sztywne, a nie odbija się tak od podłoża, jak wylądujemy. Ale też lepiej skręca. Oczywiście dalej driftuje. Ej, no kurczę, to był taki piękny kiss the wall. No, ale mnie zabolało teraz. Jaka piękna pogoda, jak mi się to spodoba ten... Od jezdni się tak odbija to słońce, ta gra jest piękna. Chciałem zrobić takiego hardkorowego woza, dawno nie robiłem takiego hardkorowego tuningu. O kurczę, zaliczyło mi kiss the wall tak zwany. O, teraz też, ekstra! Ale wydawało mi się, że uderzyłem bardzo mocno i że się skasują punkty. Nara! Zaraz spotkamy się na zakręcie. Redukcja biegu. Bez driftu. Co mnie tutaj goniło? Mitsubishi. Lancer. Patrzcie na to. Musimy ich zgubić. To jest najwyższy poziom trudności. Ekstra. Gdzie się tam pchasz? O nie, 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 nie. Ach. Raczej nie będę miał bonusu za czystą jazdę. Nie tym samochodem. Można by go oczywiście zrobić, żeby wymiatał. Tutaj te biegi zmieniam, jak mi się podoba, naprawdę. Mogę wbić sobie w każdej chwili czwórkę i też będzie jechał normalnie, przyspieszał. Czwarte okrążenie, ostatnie. Ten Mitsubishi mnie tutaj troszeczkę rozwalił. Nie mogę na to pozwolić. A tym bardziej, żeby mnie ktoś dalej wyprzedził. Znaczy z tyłu tam. Dobrze, chyba pominąłem punkt, ale sędzia nie widział. Zobaczcie, te biegi zmieniam jak chcę. Jadę dwójką, nagle czwórka. No nie, to było takie piękne, już miało się udać. Dobrze, mamy ostatnią chyba prostą. Ach, nie dogoni go chyba. Patrzcie, to była czwóreczka, wyszedłem z zakrętu. Nawet się nie zająknął, ale kurczę, myślałem, że się uda tutaj uzyskać lepszą pozycję. Chyba i tak wygrałem, bo dość wysokie pozycje uzyskiwałem, ale spokojnie mogłem pokonać tego Lancerka. Aj, zobaczcie. Wygrało Murcielago Super Veloce. Zdobyło dużo punktów. Niestety nie udało się wygrać Gremlinem wyścigu.
To jest klasa S2, to jest naprawdę koksu. Ile dostanę kredytów? Proszę mi tu dużo kredytów sypnąć. Także będę testował na pewno jeszcze, no, jeszcze inne samochody z tego DLC. Najbardziej jestem ciekawy Ferrari F50. A zapraszam Was też na kolejne odcinki z Forzy Horizon 3. Trzymajcie się, na razie.